Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga. Z tej strony bardzo, no to jest odcinek ze sprawdzania mapy Foxikowo V1. Chyba to jest fajne. No tak, Foxikowo V1. Więc co ta mapa posiada, więc sobie teraz ją sprawdził. Jesteśmy właśnie w miejscu startowym. Mamy tu dom, który nie ma żadnego wejścia. Aha, czyli tu ma wejście. Taki trochę do dupy ten dom mi się zdaje. Ani żadnego okna tu, ale dobra, mniejsza o to. No, tu baloty doprowadzone są do samego mieszkania. Tak to wygląda, jakiś garczek na płocie. Do gospy za chwilę przejdziemy, jeszcze wam pokażę. Mapa posiada jedno gospodarstwo. Właśnie to, czyli oborę. Bez drzwi. Czyli tu krowy można kupić, więc sobie już kupmy 3 na start. Czy się gdzieś pokażą? Raczej nie. No i tak, tu jest wjazd na gospo. Jakiś płot stary. Tu jakaś szopa, tu niegrywalna. Kurde. Kurde, żem weszedł. Ja. Ale żem weszedł, dobra. O. Nie ma pick-upa. Jest. Jest, dobra, wyszłem. Tak, mamy tu jakąś szopę. Już wiem, z której mapy ona jest. Niby nie grywalna, ale na mapie. Jaka ona była, ta mapa? Tybijska wieś. O. Nie. Tak, na tybijskiej wsi ona była. I tam była grywalna, tu niestety nie. No, paliwo. Pewnie napełnianie paliwa. Jest. A, jest, dobra. Jest to napełnianie paliwa. Tu jest napełnianie nawozów, to dobrze. A tu może sprzedaż będzie? Tak, jest sprzedaż. No więc tu można sprzedać belki. No i tak, mamy tu jakąś stodołę, jeżeli to można nazwać stodołą. No można, przejezdną. Tu pewnie zboże się wysypuje. Tutaj to na pewno. Tak. O kurde, ile tu jest tego dany? O nie. Chyba tyle powinno być. 3 powinny być. Miejsce na obornik. A nie. Krowy się pokazały jednak. To dobrze, na pewno to będzie plus. Jakiś garaż stary z rewersowa albo bolusiowa. No i tak, w stodole jakieś tam nasiona jeszcze. Tu jakaś siano kiszonka. To jest ogólnie fajne miejsce. I tak, tu jest obora przejezdna. Mam tu jeszcze gnojowice. Nie wiem, po co tu jest ta dziura. Drzwi powinny być tutaj jakieś dodane, a ja bym to jakąś tą dziurę zamurował czymś. Mapa do poprawki, tylko jeżeli chodzi o te drzwi. O, tu nie ma trawy, nie wiem jak to się stało. I tak. Ta droga prowadzi chyba do tego pola. Mamy tu kukurydza. Mamy tu kukurydzę chyba. Jakaś taka, szczerze mówiąc, nigdy takiej nie widziałem. Nowa, więc tekstura jest nowa. To pójdzie na pewno na plus. Ta jest jakoś przyciemniona. Albo nowa też. Jakieś takie pomarańczowe kropki tu i czerwone są. I różowe. Na pewno jakiś błąd. Dobra, co dalej? Czyli tak, pójdziemy sobie tą drogą prosto. Doprowadzi nas do końca mapy. A tu są pola. Wąskie, długie. No i tu jakaś pagórek jest, więc jakiś tam teren na pewno jest. A gdy skręcimy tu, to pojedziemy
Ładnie, ładnie dotąd. No i przez całą mapę biegnie taka droga, powiedziałbym, że stara, którą się zawsze daje na pola, więc nie ma tu żadnego asfaltu ani nic z tych rzeczy. A ta droga zaprowadzi nas do skupu, który wygląda tak. Tu jest obgrodzona jakaś tekstura podłoża dana na drogę. Tutaj nie jest obgrodzone. Załóżmy, że on działa. Łąka dosyć spora, z jakimś tam smaczkiem, czyli jeziorko. Tu jakieś dwa, no jedno to mega małe pole. Nie wiem na co. Co tu dalej jest? No i cóż, cóż już zostało, tylko pola, które wyglądają tak. To jest jeszcze na łąka. O, to jest z jakimś tam jeziorkiem. I jeszcze tu jest sklep. A za sklepem jest to jezioro, no malutkie. Dwie ławki, na których siedzi jakiś gościu. I tu pole kolejne, więc długie. No, no i tyle. Tu jakiś dojazd do tego pola. No i to chyba w sumie będzie na tyle z tej mapy. Zobaczcie. Mapa wygląda z góry tak. Tak się właśnie prezentuje. Skup jest w ogóle za mapą, już powiedziałbym, bo mapa się kończy tu, a on jest tu, więc dobrze. No i cóż. No i nie wiem, na ile tą mapę ocenić. Nie wiem, czy ona ma błędy. Jakiś teren jest, więc w sumie te górki są. No szkoda, że drzwi nie ma. To na pewno idzie na minus. O, tu jeszcze jakiś kot jest. Kury sobie chodzą, więc no na tej bramie to się da zawiesić. Ten dom mi się nie podoba. Powinien być zamieniony na przykład, nie wiem, z tym, czy chociażby z tym. No i w sumie to ona chyba tutaj będzie miała wszystko z tych podstawowych funkcji. Krowy, jedno gospodarstwo, jak ktoś chce sobie na singlu pograć. No. Mapa, mogę ją polecić. A daję jej ocenę. No takie, powiedziałbym, no gdyby była bardziej tutaj dopracowana, może jakaś większa wieś, to bym dał 8 z plusem, a tak to daję 8. Więc dobra, 8 na 10 to jest moja ocena. No krowy przynajmniej chodzą. Ładne mają to pastwisko tutaj. Ładnie to wszystko wyszło. No dobra, no to w tym odcinku to byłby na tyle. 8 na 10 myślę, że to jest dobre dla tej mapy. Więc czekajcie na kolejne sprawdzania map. A ja będę się z wami żegnał. Na razie wam i cześć.